Oto płytki Lora, które znacie z poprzedniego filmu o Mesztastiku. Wtedy wykorzystałem tę płytkę na częstotliwość 868 MHz. No ale ponieważ nie mam anteny na to pasmo i zamówiłem taką antenę, to w oczekiwaniu na nią wykorzystam drugą płytkę 433 MHz. To jest bliźniacza płytka, różni się tylko i wyłącznie modułem radiowym. Ale tym razem nie będę używał jej do Mesztastika, tylko do czego można ją jeszcze użyć? Na przykład do systemu LoRa APRS. To jest jakby uzupełnienie APRS-u o pasmo 70 cm. To znaczy, no tak, oczywiście zwykły APRS też działa w paśmie 70 cm, ale w przypadku LoRa APRS nie wykorzystujemy radiostacji na pasmo 2,70 m z modemem do APRS-u, tylko właśnie takich modułów. Możemy zaprogramować taki moduł na dwa sposoby, jako digipeater, czyli taka, można powiedzieć, stacja bazowa, oraz jako tracker, czyli urządzenie, które gdzieś tam mamy przy sobie w samochodzie, który wysyła do sieci APRS nasze położenie i inne dane. Ja dzisiaj zaprogramuję tę płytkę jako tracker, podłączę pod antenę na stacjonarną na pasmo 70 cm. Zobaczymy, czy coś odbiorę, jakieś sygnały właśnie z takich trackerów. Natomiast zamówię sobie jeszcze jedną płytkę, taką na 433 MHz z GPS-em, z której zrobię tracker. No zatem zabieram się do programowania. Na GitHubie jest oprogramowanie do wgrania. W przypadku Digipeatera LoRa APRS sytuacja jest o tyle łatwa, że jest web installer, czyli do zaprogramowania płytki wystarczy nam przeglądarka. Tutaj mamy link do tego. Ten web installer przygotował polski krótkofalowiec SQ2 CPA. Tutaj dostałem komunikat, że moja przeglądarka nie obsługuje programowania. Muszę użyć albo Google Chrome, albo Microsoft Edge. Może z dwojga wybiorę Google Chrome. Teraz podłączę płytkę do komputera. Tu jest akurat Mesztastik grany, bo robiłem takie próby, ale to nie szkodzi. Wybieramy rodzaj płytki. W moim przypadku to będzie ta właśnie płytka TTGO i robimy flashowanie. Jeszcze trzeba wybrać port, pod który jest podłączona płytka. W moim przypadku jest to COM3. Tu musimy potwierdzić, że chcemy wymazać zawartość pamięci urządzenia. No i install. Tutaj w logach mamy informację, że płytka nie jest połączona z Wi-Fi, no i nie ma wpisanego mojego znaku. Jest zamiast znaku no call 10. Muszę to zaraz wszystko zaktualizować, ale najpierw połączyć się z Wi-Fi. Zatem łączę się z płyteczką. Wśród dostępnych sieci mam taką no call 10AP. Łączę się z nią i jako klucz wpisuję 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 i dalej. Jestem połączony. Teraz muszę przez przeglądarkę wejść w 192.168.4.1. No i mamy wszystkie ustawienia. Po pierwsze znak. Tutaj możemy sobie jakiś komentarz napisać. Na razie tego nie będę zmieniał. Symbol, pod jakim będziemy się wyświetlać na mapie APRS. Współrzędne geograficzne. Ja sobie później to uzupełnię, a na razie najważniejsze, czyli połączę się z moim, wpiszę tutaj dane mojego routera domowego, żeby płytka sama się z nim łączyła. No i musimy na końcu kliknąć u góry Save. Jak widać, ustawienia się zapisały, ponieważ tu już się pojawił mój znak. Teraz podłączę
antenę zewnętrzną. Na wyświetlaczu płytki mamy komunikat listening, czyli jest nasłuchiwanie. Myślę, że to trochę musi potrwać, zanim złapie on na jakąś ramkę z jakiegoś trackera. Jeśli w ogóle złapie, jeśli w okolicy coś się dzieje. Testy na antenie stacjonarnej nie przyniosły dobrych rezultatów. Zostawiłem tego APRS-a na kilkanaście godzin i nie złapał żadnej ramki. Mimo, że ustawienia są, wydaje mi się, dobre za pomocą w skonfigurowaniu tej płytki poprawnym. Dziękuję Wam, tym z Was, którzy po wczorajszym live'ie mi pomogli. Głównie Alicja SQ9RHN, która mi przysłała ustawienia swojej płytki działające i tak samo sobie ustawiłem moją. Podejrzewałem, że może problemem jest to, że mieszkam sporo od miasta i dlatego nic ona tam nie łapie, więc wziąłem ją dzisiaj do samochodu, postawiłem antenę, zaraz Wam pokażę jaką. To jest antena HH9000, która świetnie się spisuje w łącznościach na 70 cm. Tutaj mam płyteczkę, zasiliłem ją z powerbanka, a internet udostępniłem z hotspotu w telefonie. No i jest ona połączona tutaj od, nie wiem, od rana. Samochód przez kilka godzin miałem zaparkowany w jednym z najwyższych punktów Kielc, a mimo to mam tutaj cały czas zero odebranych ramek. No i to mnie troszkę zastanawia. Jeszcze zaloguję się pod to IP z drugiego telefonu i zobaczymy tam w logu, bo tutaj są ramki z ostatnich 30 minut, może wcześniej coś było, zaraz to sprawdzę. Tutaj na szybko wszedłem w IP tej bramki. No i tutaj gdzieś mamy zakładkę z logami. O, Received Packets. Zobaczmy, czy cokolwiek tu jest. No nie ma nic, nic a nic nie ma. I to mnie troszkę zaskakuje. No cóż, podejrzenia mam dwa. Albo jeszcze jest jakiś błąd w konfiguracji, albo rzeczywiście nie ma nic. No nic w mojej okolicy nie nadaje tych ramek. Trochę tu ciężko w to uwierzyć, no ale może tak być. Jak przyjadę teraz do domu, pokażę Wam na ekranie komputera pełną konfigurację tej płytki, dokładnie na dużym ekranie, bo tu na telefonie, a zresztą w sumie mogę Wam na telefonie pokazać, żeby już nie nagrywać drugi raz. Tak wyglądają ustawienia wysyłania do APRS-IS, czyli stacja się pokazuje na APRS-FI, to jest OK. Tutaj mamy tak. I tu częstotliwości jeszcze są 434 855 MHz. Szybkość fast, czyli 1200 bitów na sekundę. No i reszta ustawień taka jak widzicie. No i właśnie nie wiem, czym jest spowodowane to, że nie odbieram żadnych ramek. Piszcie, może ktoś z Was ma jakiś pomysł. Bardzo jestem ciekaw. Piszcie, dlaczego tutaj jest ciągle zero. Zamówię jeszcze taką płytkę do trackera i spróbuję z trackera wysyłać do tej płytki. Zobaczymy, czy wtedy będzie mi odbierała. A tymczasem dzięki za oglądanie. No i piszcie w komentarzach, co zrobiłem źle.